Cześć, tu Ernest! Fabuła pierwszego sezonu tego rozdziału skupiała się na konflikcie dwóch agencji. Ego i Alter. Niestety nie było to jakieś ekscytujące dla nas, graczy. Nie doczekaliśmy się nawet żadnego eventu. Na szczęście wszystko nadrobił drugi sezon. To, co teraz się dzieje na wyspie, można uznać jako event. Dwie organizacje rozsiały po wyspie Fortnite drużyny mroku i duchów, które bronią miejscówek i szefów. Ale to nie wszystko. Dzięki wyciekom dowiedzieliśmy się, że ten wątek zostanie rozwinięty o coś, co można nazwać takim drugim karnetem bojowym. Ale po kolei. W zakładce karnetu bojowego można przejść do tego oto ekranu. Na dzień dzisiejszy niczego tak naprawdę tutaj jeszcze nie ma. Choć jasne już jest to, że zapowiada się jakiś event, który będzie się skupiał na rywalizacji duchów i mroku. Firemonkey na swoim Twitterze ujawnił nam, co dokładnie będzie można w tym komputerku zrobić oraz co będzie można uzyskać. Udało mu się wydobyć z plików gry cały opis tego eventu. Posłuchajcie sami przy tłumaczonej wersji. Dodam jeszcze tylko, żeby brać to wszystko z przymrużeniem oka. Niektóre rzeczy mogą się zmienić po najbliższej aktualizacji. Okej, stoisz po stronie duchów czy mroku? Wybierz jedną z tych drużyn na komputerze i walcz, aby ulepszyć poziom twojej frakcji. To wydarzenie drużyna versus drużyna nie jest typowym wydarzeniem tego typu, ponieważ możesz zmienić stronę w dowolnym momencie. Im wyższy jest poziom twojej drużyny, tym lepsza nagroda. Na komputerze w zakładce karnetu bojowego będziesz mógł sprawdzić poziom i wynagrodzenie dla swojej i przeciwnej drużyny oraz zmienić wybraną drużynę. Stań się agentem jednej z tych drużyn i walcz w trybie okresowym Bitwa Frakcji. To tyle. Oto co będzie na tym właśnie komputerku, w karnecie bojowym. Firemonkey dał znać, że to co teraz jest w plikach gry na temat tego eventu, to tylko okruchy i niedokończone pliki. W następnej, dużej aktualizacji, która może być już w tym tygodniu, na pewno dowiemy się czegoś więcej. Możliwe też, że ten event wystartuje z tą aktualizacją, ale to nie jest potwierdzona informacja. Nie wiemy też, jakie nagrody będą do odebrania za wzięcie udziału w tym wydarzeniu. Przypuszczam, że dodatkowe punkty doświadczenia i może tematyczne zbieraki i lotnie. Do swojego znaleziska Firemonkey dodał jeszcze listę pojedynczych linijek tekstu powiązanych z tym eventem. Między innymi jest tam taka oto wzmianka. Pozostała ilość potrzebnych tajnych informacji do następnego poziomu frakcji. Ciekawe, w jaki sposób będzie trzeba wbijać poziom naszej drużyny. Tajne informacje zdają się być odpowiednikiem punktów doświadczenia. Eliminacje, zwycięstwa i może czas gry w specjalnym trybie bitwy frakcji powinny się zaliczać jako punkty do naszej drużyny. Sam tryb bitwy frakcji będzie pewnie działał na tych samych zasadach co na pożanka. Jednak to też tylko moje przypuszczenie. To co wiemy dużo nam wyjaśni ogólnie, ale ze szczegółami na temat tego eventu już jest trochę ciężej. Warto uwagi jeszcze jest to, że nie ma znaczenia, jakich agentów macie w szafce. Można wybrać styl mroku do każdego agenta, ale dołączyć do drużyny duchów. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, do której drużyny wy dołączycie. Ja początkowo pewnie dołączę do drużyny duchów. Co ciekawe, Fortnite na swoim oficjalnym Twitterze przeprowadziło dokładnie taką samą ankietę. Zagłosowało już ponad 160 tysięcy graczy, a wyniki są bardzo wyrównane. Mam jeszcze jedną ciekawostkę. Na zwiastunie tego sezonu widać nie tylko helikoptery, ale też jedną z prawdopodobnie nadchodzących zmian na mapie. Zobaczcie sami. Wiele elementów agencji jest ze złota, gdy w grze teraz agencja nie ma aż tyle złota. Midas zamienia w złoto wszystko, czego się dotknie, więc nic dziwnego, że agencja wkrótce może doczekać się tego samego, co agenci. Tutaj widać też, że Brutus po stronie mroku jest pomagierem w tej miejscówce, ale to jest pewnie tylko pomyłka, albo to lepiej wyglądało. Poza tym w temacie wycieków to w połowie zeszłego tygodnia usunięto z plików gry okrzyki. Mogliście już o nich u mnie usłyszeć w drugim filmiku na temat tego sezonu. Zapowiadało się na fajną nową funkcję do wkurzania przeciwników, ale została ona kompletnie usunięta. To w sumie tyle z wycieków. Skin Tracker udostępnił na swoim Twitterze informację o nadchodzącym zbieraku, który będzie miał ten sam model co ten z karnetu, ale to nic wielkiego. Więcej ciekawostek przyniesie nam następny update. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.